sponsorem programu jest Motor Pol Wrocław, dealer marek Volkswagen, Seat, Skoda i Cupra. Dzień dobry Państwu, witamy w programie Hej Śląsk, a dzisiaj nasze studio odwiedził wrocławski menadżer piłkarski Michał Karpiński. Dzień dobry. Dzień dobry Marcin, dzień dobry Państwu. Michale, jak oceniasz grę Śląska w tym sezonie? Chyba możemy mówić o sporym zaskoczeniu in plus, porównując do popisów w poprzednich sezonach. W zasadzie powiem tak, że spodziewałem się, że Śląsk będzie zespołem, który będzie blisko czołówki tabeli. Także mnie to nie zaskakuje. Wiedziałem dużo o trenerze Lawiczce, o jego stylu pracy, o tym, jakie standardy jest w stanie wprowadzić w procesie treningowym Śląska, jaki jest to człowiek, także jeśli chodzi o zarządzanie szatnią. Także po początkowych problemach na wiosnę, gdzie ten zespół poznawał, wydaje mi się, że także i specyfika ligi naszej polskiej jest na tyle nieco odmienna od wszystkich innych lig, że trener potrzebował troszkę czasu. Korekty personalne latem spowodowały, że w tym momencie jest to zespół, który można śmiało oceniać jako taki pretendujący do europejskich pucharów. Oczywiście jest jeszcze wcześniej, nawet się nie skończyła pierwsza część sezonu tegoroczna, ale wydaje mi się, że wszystko jest na dobrej drodze, żeby Śląsk faktycznie o te puchary europejskie na wiosnę powalczył. Zajmujemy obecnie trzecią pozycję, więc jest to wszystko w zasięgu ręki. Który piłkarz na tobie największe wrażenie robi? To równy zespół. Wydaje mi się, że nikt nie wybija się ponad przeciętność. Może z wyjątkiem ostatniego meczu naprawdę spory progres zrobił Wojtek Gola na pozycji środkowego obrońcy. Duży potencjał widzę w nowym hiszpańskim środkowym obrońcy Śląska, czyli Israelu Puerto, który czasami przypomina tych najlepszych hiszpańskich stoperów, jeśli chodzi o pewne cechy na boisku. Chociażby zagrać piłkę do napastnika z pominięciem linii obrony i nie jest to laga. Tak, to jest faktycznie tak rzadką umiejętność, jeżeli chodzi o stoperów w polskiej lidze? Zawodnicy to trenują. Natomiast potem jest pytanie, czy da się to przełożyć na mecz i czy w tego typu zagraniach, które są ryzykowne, w sensie utraty piłki, tak? Trener nie będzie ich stopował, tak? Bo oczywiście ja nie jestem szkoleniowcem, także to nie ode mnie zależy. Ja zawsze byłem zwolennikiem piłki, w której spora doza ryzyka była jednak przekazywana, próbowana na boisku, bo uważam, że to może dać super efekt. Natomiast w tej chwili tendencja jest taka, by budować krótkimi podaniami od tyłu akcję, która też jest dobra, choć ja uważam, że akurat w tym przypadku czasami jest zbyt dużo ryzyka, bo w czasach, gdy my byliśmy dziećmi, nie zdarzały się praktycznie bramki po stracie piłki na 16, 20, 30 metrze. Było to ogromna rzadkość. W tej chwili czasami zawodnicy właśnie przez te ustalenia taktyczne popełniają błędy w tej strefie i to się kończy momentalną kontrą, czy nawet po prostu szybkim rajdem napastnika, czy skrzydłowego i bramką. Krzysztof Mączyński. Był tutaj trener Romuald Szukiełowicz i w nim dopatrywał się takiego najlepszego piłkarza w Śląsku. Trener Szukiełowicz podkreślał, że on widać, że ma wielki wpływ na zawodników. Jest kapitanem. Wcześniej kapitan był Marcin Robak i z tym wpływem chyba było wtedy różnie. Ale co, podzielasz zdanie trenera Szukiełowicza? Krzysztof Mączyński to jest piłkarz, z którego w najlepszym momencie reprezentacyjnym trener
Adam Nawałka wydobył, nie boję się tego powiedzieć, 120-130%, czyli moim zdaniem były takie momenty, w których Krzysztof Mączyński sprzedawał się właśnie w reprezentacji jako piłkarz, jako dużo lepszy piłkarz niż de facto posiada zasób umiejętności, jak, tak sumarycznie. Jeśli Śląsk, a wszystko w tym kierunku zmierza, pod kierownictwem trenera Lawiczki będzie mógł wykorzystać Krzysztofa Mączyńskiego właśnie w podobny sposób jak trener Nawałka, to jest to mega pożyteczny piłkarz, taki, bez którego, jak gdyby wspomnieniem, tworząc skład wspomnieniem jego, od razu będzie się tworzyła wyrwa, tak? Bo jest to zawodnik, który świetnie stwarza świetny balans w środku pola. On w zasadzie dobrze ustawiony jest w stanie grać na tak samo wysokim poziomie w defensywie, jak i w ofensywie. Przez ostatnie lata uważam też wzrosła u niego pewność siebie, których nie widziałem na początku jego kariery, gdy nie postawiono na niego mocno w Wiśle Kraków. Musiał być zawodnikiem wysyłanym na... Był wysyłany, przepraszam, na wypożyczenie, między innymi do ŁKS-u. To były, no można powiedzieć, że zamierzchłe czasy, ale jakby ktoś tak popatrzył, w jakim miejscu jest w tej chwili Krzysztof Mączyński, co osiągnął, ile zagrał meczów w reprezentacji, to dla takich osób, które się mniej piłką interesują, może być dużym zaskoczeniem, że jeszcze całkiem niedawno, ale na początku takiej kariery seniorskiej, Krzysztof Mączyński nie zapowiadał się na piłkarza, który mógłby być wiodącym piłkarzem na tej pozycji w Polsce, bo de facto tak jest. Myślę, że on do reprezentacji prawdopodobnie już nie wróci, ale odbił... Na wiek chyba głównie, niestety. No, pewnie tak. Natomiast na pewno u trenera Lawiczki jest w stanie dojść do tych swoich najlepszych momentów, o których mówiłem, które Krzysztof Mączyński miał w reprezentacji Polski. Który piłkarz Śląska to największe rozczarowanie? Znaczy, nie chcę mówić w formie rozczarowania na przykład o Damianie Gąsce, bo ja w tego piłkarza bardzo wierzę, uważam, że to jest zawodnik o ogromnym potencjale. Ja się po prostu dziwię, że on nie gra, tak? Ale trenerzy biorą za to odpowiedzialność. Widocznie jest jeden, dwa czy pięć powodów, które wpływają na to, że grają inni. Natomiast jest to zawodnik młody, polski, kreatywny, z bardzo dobrym wyszkoleniem technicznym, z wizją gry. Wierzę, że się przebije, bo ja osobiście uważam, że nawet jeśli w tym momencie, teoretyzując, ma gorsze umiejętności od Markowicza na przykład, tak, to finalnie za rok i tak będzie lepszym piłkarzem. To jest taka moja hipoteza. No właśnie, a najnowsze nabytki Śląska, Zywulicz i Markowicz, no bo tacy trochę piłkarze z przypadku, no nie chcę ich tutaj obrażać, no bo to są dobrze wyszkoleni zawodnicy, no ale w Śląsku znaleźli się dość przypadkowo. Znaczy, nie chcę mówić, że z przypadku, dlatego że transfery zwykle wywołuje potrzeba. Trener Lawiczka potrzebował ofensywnego zawodnika, który mógłby zagrać na kilku pozycjach i który jest dynamiczny i szybki. Markowicz te wymogi spełnia. Duży znak zapytania to oczywiście jego ogromna przerwa w występach, bo ostatni występ przed debiutem w Śląsku miał bodaj miejsce w kwietniu 2018, tak. Więc no... Śląsk tak wybrał, tak? Dla mnie był to ruch obarczony ryzykiem. Finalnie się wkrótce okaże, jak to będzie z Markowiczem, dlatego że ja jako osoba, która się zajmuje zawodowo transferami, uważam, że nie należy ich oceniać po miesiącu czy nawet po pół roku. Myślę, że pierwsza poważna weryfikacja tego transferu, jak każdego innego, powinna nastąpić po sezonie. A jeśli chodzi o Zywulicza, no faktycznie nie było w kadrze Śląska wysokiego defensywnego pomocnika. Trener Lawiczka znał tego zawodnika, ja też go znam z Ligi Czeskiej, jest to piłkarz na pewno solidny. Skoro trener stwierdził, że w składzie potrzebuje taką, jak to w tej chwili się mówi, wysoką szóstkę, tak, to
takiego piłkarza sprowadził. I ja oczywiście w dalszym ciągu, jak gdyby wracając do tematu Gąski, wierzę, że podstawowym defensywnym pomocnikiem Śląska będzie Jakub Łabojko, piłkarz, który się dobrze rozwija, który ma także potencjał na sprzedaż, a jesteśmy w takich czasach, w takich realiach futbolowych, że no, polskie kluby, zresztą praktycznie jak wszystkie oprócz może 10-15 topowych światowych marek, to po prostu muszą sprzedawać zawodników, żeby budować budżet i żeby móc zatrudniać kolejnych piłkarzy na ich miejsce. No Kuba to taki, no nie boimy się tego słowa użyć, talent, że no, musiałby doznać chyba porażającej kontuzji, żeby ten transfer zagraniczny nie doszedł do skutku prędzej niż później. Także... No ja aż takim optymistą nie jestem, bo liczyłem na szybszy rozwój Jakuba Łabojki. Liczyłem na to, że będzie przynajmniej po tym sezonie, ale to mówię, zobaczymy, co się będzie działo na wiosnę, będzie w trójce, czwórce najlepszych defensywnych pomocników w naszej lidze. Jeszcze w tej chwili go tak wysoko nie sytuuję, ale mówię, cały czas liczę, że on będzie w stronę tego poziomu szedł i tą poprzeczkę sobie podwyższał, tak? Ale oczywiście nie da się tego zrobić bez regularnych gier, a Jakub Łabojko to nie jest piłkarz, powiedzmy, z tych całkiem niedawnych czasów, jak Piotr Celeban, który rozgrywa każdy mecz od pierwszej do 90 minuty. 500 tysięcy euro za Erika Exposito. Sprzedawać czy nie sprzedawać? To jest trudne pytanie. Wiele różnych płaszczyzn myślę, że trzeba byłoby wziąć pod uwagę. Tak, jeżeli Śląsk miałby przygotowanego kandydata na jego miejsce, który będzie nie gorszy, który będzie piłkarzem, który równie perspektywicznym w sensie sprzedażowym, tak, bo Erik Exposito jest młodym zawodnikiem, jest wysoką dziewiątką, pozycja poszukiwana przez wszystkich trenerów i działaczy na świecie, także dobrze wyszkolonym, szkolonym w Hiszpanii, także ma kilka także atutów, których nasi napastnicy, większość z nich przynajmniej, tak, szkolonych w Polsce mieć nie będzie. Także no, jest to cena, powiedziałbym, taka minimum, tak, jak na to, co należałoby za takiego zawodnika w tym momencie zażądać, tak? Bo on tak naprawdę dopiero buduje pozycję w polskiej lidze, która jest słabsza od hiszpańskiej, w której on nie zaistniał. Ale jest to zawodnik, który, biorąc pod uwagę tendencję, jaka jest w naszej lidze, czyli Hiszpanie bardzo długo dochodzą do formy, tak? Zawodnicy, którzy no być może jedynym wyjątkiem był Carlitos, który w zasadzie od pierwszego meczu w tym sezonie, gdy pojawił się w Wiśle Kraków, prezentował wysokie umiejętności, strzelał bramki. Natomiast większość Hiszpanów, którzy się tutaj pojawiają, potrzebują czasu i skoro na ten moment, ja zresztą to mówiłem po transferze w rozmowie z osobami z klubu, ale oni mieli tego świadomość w ten sposób, jak gdyby tą sprawę żeśmy postrzegali, że powiedzmy do listopada to Erik Exposito będzie miał 4-5 bramek. No i tak jest. W zasadzie jakbyśmy zapomnieli, odłożyli na półkę mecz z Zagłębiem Lublin, ten bilans był jeszcze bardziej, no powiedzmy, skromny, tak, no, żeby nie uderzać za bardzo w Erika, ale wydaje mi się, że przy tej tendencji, jaka jest w polskiej piłce i tym, jak piłkarze z Hiszpanii pracują, oczywiście przy założeniu, że będzie zdrowy, że będzie ciężko pracował, że aklimatyzacja w Polsce, we Wrocławiu będzie przebiegała prawidłowo, to mi się wydaje, że on jest w stanie skończyć sezon nawet z 12-15 bramkami. No i wtedy, będąc wciąż w dobrym wieku, Śląsk może zażądać dużo wyższych pieniędzy. No nie tak dużych jak za dobrego polskiego piłkarza w jego wieku, czy nawet młodszego, bo inne są ceny za zawodników z zagranicy, z naszej ligi, którzy po prostu z jakiegoś tam powodu tutaj trafili i jest to zawsze znak zapytania dla menedżerów, czy dyrektorów sportowych klubów z zagranicy, ale
na pewno mogłyby to być dużo większe pieniądze niż 500 tysięcy euro. Zaraz się zaczyna okienko transferowe, czyli twój najbardziej chyba czas wytężonej pracy. Tak jest. Kto do Śląska przejdzie? No, albo inaczej, prawdopodobnie wszystko się zapowiada, że nie będzie żadnej rewolucji, że w Śląsku zostanie postawiona, postawiona jako cel stabilizacja. No i ja to popieram. Uważam, że to nie jest zespół, w którym należałoby w tej chwili specjalnie mieszać, mówiąc kolokwialnie. Prawdopodobnie to nie jest niespodzianka dla nikogo. Prawy obrońca nowy będzie musiał się pojawić. W zasadzie przed kontuzją Łukasza Brozia też taki można było wysnuć wniosek, dlatego że bardzo mało grał Kamil Dankowski. Pojawiły się znaki zapytania, czy on jeszcze może tutaj Śląskowi coś dać. A potem się zdarzyła ta naprawdę bardzo ciężka i przykra kontuzja Łukaszowi Broziowi, który można powiedzieć grał bardzo dobrze. Ja się osobiście tak nie spodziewałem takiego poziomu po nim. Spodziewałem się, że będzie zawodnikiem, który daje jakość, ale ten najlepszy czas ma za sobą, a naprawdę bywały momenty, w których on grał na poziomie najlepszych swoich meczów, gdzie był piłkarzem Legii Warszawa, tak, zdobywał trofea w Polsce. Także bez niego z Kamilem Dankowskim, który w tej chwili musi udowodnić, że jest zawodnikiem, który temu zespołowi da jakość i ta prawa strona nie będzie cierpiała pod jego obecność, tak naprawdę Kamil będzie potrzebował, jeżeli nie lepszego piłkarza, to przynajmniej takiego, który na jego poziomie, który będzie na niego naciskał, tak? Bo w tym momencie, jak gdyby Kamil został sam na wiosnę, to raz, że to jest kłopot dla trenera, on oczywiście może użyć tam na tej stronie, mamy nadzieję, już zdrowego Piotra Celebana, albo Mariusza Pawelca, ale to są takie, powiedziałbym, doraźne rozwiązania. W systemie gry trenera Lawiczki potrzebny jest ofensywnie grający, zdyscyplinowany taktycznie, szybki prawy obrońca, który często się włączy do ofensywy, doda jakieś asysty po dośrodkowaniach, także wydaje mi się, że Śląsk ukierunkuje się w poszukiwaniach właśnie takiego piłkarza. Michał, ostatnie pytanie, tylko bardzo proszę o jak najkrótszą odpowiedź. Okay. Waldemar Sobota w Śląsku Wrocław, bo na Twitterze pojawiła się plotka o powrocie. Bardzo bym chciał, zawsze mecze Waldka się świetnie oglądały na stadionie, natomiast na tyle co znam Waldka, wiem, że jest to człowiek, który jeszcze we Wrocławiu wiązał swoją przyszłość z grą w Niemczech i nawet przyznam szczerze, że dla mnie byłaby to duża niespodzianka, jeśli on by przed końcem kariery zjechał tutaj z powrotem do Polski. No jeśli gdzieś, no to pewnie do Śląska, bo się zawsze we Wrocławiu dobrze czuł, jest z miejscowości, która jest stosunkowo blisko naszego miasta, także przyznam szczerze, że myślę, że nie, także dlatego, że Śląsk ma mocno obsadzone pozycje ofensywne. Miałby problem z grą w pierwszym... Nie, to bardziej chodzi o to, że wiązałoby się to z jakimś ruchem w drugą stronę, tak? To ktoś musiałby chcieć odejść, kontrakty są zaplanowane, a budżet nie jest z gumy. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Michał Karpiński. Dziękuję bardzo. Menadżer z Wrocławia. Dzięki wielkie. Dziękuję. Sponsorem programu jest Motorpol Wrocław, dealer marek Volkswagen, Seat, Skoda i Cupra.